Wzięli szybki i skromny ślub już 3 miesiące po poznaniu. Dzisiaj trochę tego tempa żałują. Jako partnerzy w życiu zawodowym wspierają się i osiągają sukcesy. Wkrótce 10-lecie swojego małżeństwa będą obchodzić zawodnik mieszanych sztuk walki i trener personalny oraz żywieniowiec sportowy i trenerka personalna Akop i Sylwia Szostakowie. Bardzo się cieszę, że do mnie dotarliście. Pewnie nie często siedzisz na różowych kanapach. Nie, akurat różowy to mój ulubiony kolor. I to całkiem poważnie. O ironię. Tak sobie właśnie was wyobrażam jako taką parę szaloną, zwariowaną, z poczuciem humoru, z dystansem, co możemy oglądać na waszych social mediach, ale przede wszystkim na TikToku. Powiedzcie mi, czy gdybyście oboje nie mieli takiego zacięcia sportowego, to czy ta relacja by się udała? Na pewno z mojej perspektywy dużo to wspólne zacięcie ułatwia w kontekście zrozumienia swojego trybu życia, jakiegoś systemu funkcjonowania, jakichś powiedzmy czasem wyrzeczeń, priorytetów, no bo wiadomo, dla kogoś pójście na trening może być totalną błahostką i rzeczą jakby wpływającą na utratę czasu. Mhm. Natomiast dla nas to jest taka higiena, którą uwzględniamy w swoim życiu i szanujemy wzajemnie to, że ktoś z nas poświęca na to czas. Czy ty mógłbyś być z kobietą, która nie ćwiczy, nie trenuje, nie ma takiego boskiego ciała? Czy jeżeli mam być szczery, mi to jest wszystko jedno akurat. W sensie ta kwestia. Mhm. Czy mam na myśli to, że ja do wyglądu podchodzę tak, że wygląd można zrobić. Każdy może wytrenować swoje ciało i nie ma czegoś takiego, że ktoś nie może. To jest kwestia samodyscypliny, może to jest najlepsze. I skierowałem się akurat tutaj, że tak powiem, wyborem żony. Jeżeli chodzi o to, czy trenuje, czy nie trenuje, jakby to dla mnie nie ma większego znaczenia, bo tylko raczej chyba to, że umiała zrozumieć mój tryb życia. Że ja jestem jakby bardzo zadaniowy i bardzo często się poświęcam swoim jakimś tam dziwnym celom, które sobie wybiorę i Sylwia zawsze potrafiła to wspierać. Nawet trochę uważam, że to, że razem gdzieś tam uprawiamy sport, często jest wręcz złe z tego powodu, że no nieraz tak się mówi, że w domu jest miejsce tylko na jednego sportowca, bo sportowiec, no czy to się komuś podoba, czy nie, jest egocentrykiem, jest egoistą. Zresztą no, Sylwia poświęciła swoje starty w zawodach, przestała startować, dlatego że ja miałem walki i nie było możliwości pogodzenia jednego i drugiego, więc jakby no, poświęciła się dla mnie, więc myślę... Musimy sobie ustępować na pewno w różnych okresach naszego życia, tak, jeżeli chodzi o to. Więc chyba to najbardziej zrozumienie, co się mnie urzekło, tak to nazwijmy, a nie to, czy ona trenuje, czy nie trenuje. Dla mnie człowiek musi mieć pasję. Nieważne, czy on śpiewa, nie wiem, gra na jakimś instrumencie, uwielbia czytać książki, wszystko mi jedno co, oby tylko coś miał. Jeżeli to byłaby osoba, która tylko leży na kanapie i ma wyglądać, no to od razu bym powiedział, że to nie moja bajka. Czy ty doceniasz to, co Sylwia dla ciebie zrobiła? Myślę, że tak. Prezenciki wlecą po tym spotkaniu, jak nic. Ja myślę, że tak, ale uważam, że nie jestem odpowiednią osobą, żeby na to pytanie odpowiadać, bo moja opinia byłaby tutaj bardzo mocno subiektywna, więc to prędzej Sylwia mogłaby odpowiedzieć, czy doceniam, Sylwia, czy nie. To może odpowiedzieć, czy wiesz, czy nie żałuję. Ja nie czuję, żebym cokolwiek straciła. Myślę, że razem, będąc w tej branży, mamy swoją przestrzeń na rozwój i robienie fajnych rzeczy. Czy ty się o niego nie boisz, jak on idzie walczyć? Ja wiem, że walki odbywają się na pewnych zasadach. Oczywiście zdarzają się czasem różne dziwne sytuacje, gdzie dzieje się coś niezapowiedzianego negatywnie pod kątem zdrowotnym, ale od tego są zasady, jest sędzia, który wie, kiedy taką walkę na przykład przerwać. I ja tak naprawdę nigdy nie martwiłam się, że o Boże, Akoby będzie szedł i nie wiem, będzie się bił i matko, co to będzie, zobaczę krew czy cokolwiek. Ja raczej nie patrzę przez ten pryzmat, tylko zawsze martwiłam się o to, żeby on czuł się spełniony po takiej walce, żeby był zadowolony z siebie, bez względu na wynik, żeby po prostu powiedział mi, zrobiłem swoją robotę, zrobiłem to, co się da i po prostu jestem zadowolony. Także dla mnie zawsze najważniejsze było to, żeby on czuł się spełniony. To powiedzcie mi trochę o tej swojej miłości. Skąd takie tempo? Poznaliście się i od momentu poznania po miesiącu? Po miesiącu się zaręczyliśmy i 2 miesiące później po zaręczynach, czyli 3 od poznania się, no to widzieliśmy ślub, tak.
No właśnie, tłumacz mi, jak to jest możliwe? W sensie, no ja nie wiem, na co ja miałem czekać, żeby, nie wiem, jeżeli ja jestem dzisiaj pewien, że ja chcę być tą osobą, no to, to chyba o to chodzi w związku, żeby być pewny, więc skoro byłem pewien, więc stwierdziłem, że powiem, że jestem pewien i zobaczę, jaka będzie reakcja z drugiej strony. Więc. Zaskoczyły cię te oświadczyny? No, było to zaskoczenie. Jakby sam moment oświadczenia się mojej odpowiedzi i od razu pytania, no to kiedy ślub, trwały dla mnie sekundę. Co takiego on w sobie miał, że ty miałaś tę pewność? Nie mieliście takiego poczucia, że lecicie na fali jakiegoś takiego zakochania? Ja mam wrażenie, że praktycznie z każdą osobą, z którą się spotkasz pierwszy miesiąc, to jest totalne wow, a potem zaczyna się sypać. No to jest częste, tak. No właśnie, dlaczego powiedzieliście, że to jest właśnie to, a nie znowu kolejny super płomienny romans? Oczywiście mogłam się pomylić, mogło się okazać na przykład po roku, że Jakub jest zupełnie innym człowiekiem niż wydawało mi się, bo to się zdarza. I no, być może dzisiaj oboje byśmy się dwa razy zastanowili, czy na pewno warto się tak spieszyć. No nie wiem, mówi się, że kurczę, jak poznaje się tą odpowiednią osobę, to po prostu jest takie łupnięcie, takie coś tak dziwnego, taka dziwna fala uczuć, nie zauroczenie, tylko po prostu coś takiego, że się patrzy na tą osobę i myśli się, kurczę, no ja miałam tak, że ja zobaczyłam Jakuba, zaczęłam z nim wymieniać pierwsze zdania, widziałam, że jest inteligentnym facetem, że to nie jest tylko gość, który trenuje na siłowni i po prostu fajnie wygląda. I ja mówię, kurczę, w głowie chciałabym, żeby to był mój mąż. Po prostu, mimo że ja zawsze byłam przeciwna ślubom, w sensie w kontekście siebie. Jakby mówię, nie, ślub ja nie chcę. Jakub, jak wyglądały, zdradź proszę nam wszystkim, jak wyglądały te zaręczyny? Jakby my się poznaliśmy w ogóle w innych warunkach, w sensie w innych warunkach. Finansowych przede wszystkim. Tak, dzisiaj jakby jest zupełnie inaczej. Jakby wtedy powiedzmy, że mieliśmy w prawie nic, bo mieliśmy swoje uczucie i to było super, ale jakby no, nie było nas na pewno stać na tyle rzeczy, na które jest dzisiaj, więc na pewno jakby ten dzień miałby być dzisiaj, to bym zaplanował to zupełnie inaczej, bo ku temu były jakieś możliwości. Wtedy nie było takich możliwości, więc to był dosyć, moim zdaniem, taki prosty, standardowy sposób, po prostu się oświadczyłem. I kiedy wiemy? Miesiąc od poznania. Gdzie? Na środku ulicy, dosłownie. Tak, że jakby tak trochę się krępowałem, więc stwierdziłem, że wyślę SMS-a. SMS-a z pierścionkiem, stojąc obok mnie. Mhm. I że za chwilę on tak sobie wyobraził, że dojdzie ten MMS, ja stoję obok Jakuba i on nagle wyjmuje ten pierścionek. Który ty masz na zdjęciu. Który ja mam na zdjęciu i mnie pyta. Tylko, że ten MMS nie dochodził. I to był problem. To było nieplanowane. Jakub się zdenerwował, jak to Jakub. Po prostu wyjąłem. Mówi, dobra, nie będę czekał na tego MMS-a. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Jakiego MMS-a? W ogóle wyjął ten pierścionek i dopiero mnie zapytał. Ale na ulicy? Na środku ulicy. Ja to wyjaśnię, po prostu w tamtym czasie nam tak na sobie zależało, że Jakub po prostu chciał mnie mieć dla siebie jak najszybciej. On chciał, żebym ja już była tą jego żoną. Zaklepana. Tak. I to o to chodziło. Nieważne jak, nieważne czy to ta ulica, fontanna, restauracja, balony, ludzie, tak było, nieważne. No. Po prostu niech ona będzie moją żoną. Mi się wydaje, że o to chodziło bardziej. Trochę tak było. Wedding Dream powstało 8 lat temu. Miałam takie marzenie, żeby stworzyć w sieci miejsce, w którym łatwo, szybko stworzycie idealny ślub i wesele. I to się udało. Ale czas płynie szybko, świat się zmienia, my się zmieniamy, ja w międzyczasie zostałam mamą. I właśnie ten szybko upływający czas utwierdził mnie i mojego męża w takim przekonaniu, że bardzo ważne jest celebrowanie różnych ważnych momentów w życiu. Nie tylko tego ślubu i wesela, ale urodzin, kinderbali, chrzcin, komunii, rocznic. Tego jest naprawdę bardzo dużo i to są te takie najbardziej zapamiętane momenty w naszym życiu. I pomyśleliśmy, że chcemy w tych najważniejszych momentach być zawsze z Wami. Dlatego bardzo mocno postawiliśmy na rozwój naszej nowoczesnej platformy do zakupów online, żebyście mogli tam znaleźć wszystko, czego potrzebujecie do stworzenia każdej imprezy, która tylko przyjdzie Wam do głowy. A nawet jeśli zabraknie Wam pomysłu czy inspiracji, to też u nas znajdziecie. Dlatego wkraczamy na nową drogę jako Wedding and Party Dream i zapraszamy Was do nas. Wpadajcie, odwiedzajcie, bądźmy razem. Co w tej Sylwii Cię tak zauroczyło, tak zakręciło i tak rozbudziło, że postanowiłeś, ona musi być moja teraz, tu, jak najszybciej? No słucham. Ale teraz presję mam. Trudne pytanie o uczuciach teraz. Nie odpowiem Ci na to
tak dokładnie. Ale nie, z tego powodu, ale nie że jakby. Bądź taki. To, co mnie wtedy urzekło, to było zauroczeniem. I tak to, co mnie urzekło wtedy, no nie ma dużo wspólnego z tym, co mnie urzeka teraz. Bo to dopiero czas, jakby ja uważam, że dopiero czas powodował, że to uczucie realnie jest takie, jakie powinno być. Bo przeszliśmy i słabe chwile, i lepsze chwile, i na przykład ja dzisiaj wiem, że mogę na nią liczyć, zawsze wtedy nie wiedziałem. Ale jak patrzysz na tę sytuację, na to wasze tempo działania z perspektywy czasu, to czy sobie myślisz, że to jednak było trochę szalone? Te nasze wizje tego, jacy dla siebie możemy być jako mąż i żona, po prostu się sprawdziły, no bo rzeczywiście mogło się okazać, że któryś z nas pokazywało obraz siebie, no lekko zafałszowany, często ludzie to robią, tak? I na pewno mieliśmy szczęście, że jakby byliśmy szczerzy i to było szczęście, że i zarówno jedna, jak i to druga. To się czuję, tak? Ale z drugiej strony uważam, że więcej od szczęścia było pracy. Jak wygląda ta praca? No, były kryzysy, były kłótnie i tych kryzysów było dużo, ale jakby nie chcieliśmy, że tak powiem, każdy zabrać swoje zabawki i rozejść się, tylko zawsze jakby staraliśmy każdy problem wspólnie rozwiązać. Tak. Więc dlatego ja do małżeństwa w ogóle zupełnie inaczej podchodzę i jakby nie patrzę na to jako na romantyczną, piękną historię, no bo tak we wszystkich filmach jest, ale film się kończy no, na początku, a co jest dalej? A to dalej przecież jest najważniejsze. Porozmawiajmy jeszcze o tym ślubie, bo to był ślub cywilny. Tak. Tak. Po prostu poszliście do urzędu i tam wzięliście ślub. Czy wiesz co, ja w ogóle chciałem być po wszystkim, tak? W sensie jakby mnie to gdzieś tam, w sensie trochę stresowało mnie to. Tak. Słuchaj, jesteś silnym facetem, możesz przyznać się do tego, że byłeś zestresowany. Nie, no byłem jakby, ja tego nie ukrywam nawet, że byłem. Mhm. Tego dzień przed najadłem się słodyczy. Tak, ciężko nam było zasnąć w ogóle. Tak, nie mogliśmy stało no spać prawie, więc jakby w trakcie, nie wiem, czy się w trakcie mi już to tam, tak przeleciało. Ty to palce pomyliłaś, próbowałaś mi na inny palec założyć. Tak, obrączkę. W ogóle. Ale na który próbowałaś palec założyć obrączkę? Chyba na środkowy. Nie pamiętam, chyba na środkowy, tak. Ja byłam bardzo zestresowana, bo po prostu już nie docierały do mnie słowa, które tam płynęły, które miałam powtarzać. W ogóle jakby byłam w jakimś takim amoku. To było bardzo dziwne, no bo wiadomo, pierwsza taka sytuacja w moim życiu. Trzymamy kciuki, żeby ostatnia. Mam nadzieję. Zobaczymy Agob. Okay, nie, dobrze. Żartuję. Agob, miejeć na baczności, cały czas staraj się. Też w sumie ślub, mimo że cywilny, był w ładnym miejscu. Wzięliśmy sobie go w pałacyku na Starówce, więc to było takie niby urząd, ale nie bardzo oficjalne miejsce w kontekście urzędu, tylko po prostu przyjemne miejsce, przyjemna atmosfera, wszyscy byli radośni, jakby było bardzo pozytywnie, mimo że zimno, ale fajny to był czas, tylko bardzo szybko zleciał. Ślub się kończy, wychodzicie z urzędu i... Wiesz co, my zrobiliśmy to dosyć nieszablonowo i to chyba my jakby tam, wiadomo, rozmawialiśmy z sobą przed, kto jakby to widział i doszliśmy do wniosku, że w sumie żaden z nas nie lubi ślubów. Wesel przede tak, wszystkim. Tak, wesel. I jakby w sumie takie do dzisiaj. A to jest śmieszne, bo przerwę ci, Jakub w ogóle bardzo się skradał do mnie z zapytaniem, co ja myślę o weselu. Tak, bo ja miałam nadzieję, że będzie chciała zrobić. Tak, a ja miałam nadzieję, że on naprawdę nie będzie chciał wesela, bo dla mnie to był koszmar. W mojej wizji. A dlaczego koszmar? Większość par po prostu robi to po to, żeby albo komuś zaimponować, albo spełnić jakieś swoje wizje, które widzieli, bajkowe, tego jak to ma wyglądać. Mhm. Albo po prostu zaspokoić potrzeby gości i rodziny. A drugą rzeczą było to, że my też, tak jak już Jakub wcześniej wspomniał, nie mieliśmy ogromnego zaplecza finansowego wtedy, żeby organizować coś z pompą, a też nie wyobrażaliśmy sobie na dzień dobry naszego związku, nie wiem, brać kredyty, tak jak czasami no, ludzie po prostu gdzieś tam czują się zmuszeni. Większość moich znajomych, którzy wzięli ślub, oni się większość rozwiedli. Ich ale miał... to dlatego, że nie wzięli, nie oświadczyli się na środku ulicy, nie, pewnie. Nie, chodzi po prostu mi o to... Mieli za ładne wesele, to nie miało szansy przetrwania. Nie, nawet nie chodzi o samo, jakby wesele nie jest złe, ono może być super jak najbardziej, no bo to jest okazja, żeby się bawić, świętować. Tylko mam wrażenie, że ludzie tak bardzo się skupiają nie nad tym, co trzeba w ślubie, bo w ślubie nie chodzi o to, żeby zrobić mega imprezę, bo tą okazję na mega imprezę nie wiem, my zrobimy ja sobie, jutro możemy sobie zrobić mega imprezę, tylko tak. Dla mnie po prostu w tym wszystkim jakby jest najważniejsze to, żeby to było nasze. Nieważne nawet jak, tylko chodziło o ten fakt, żeby być po tym ślubie i być z tą osobą. Stwierdziliśmy, że lepiej jest zrobić to z sercem, po naszemu i skromnie, niż rzucać się po coś, co nie jest jeszcze dla nas. A jeżeli ewentualnie kiedyś będziemy chcieli coś poprawić, zmienić, to najwyżej jest szansa na
na przykład przy 10-leciu, także zobaczymy. Też ale nie... chodzi wam to po głowie, żeby zrobić jakąś taką dużą imprezkę? Wiesz co, gadaliśmy o tym, ale chyba bardziej nie niż tak. Bo zobaczymy. W sensie jakby, ja jestem taki, że jak ja widzę, że mamy coś, co powoduje u nas jakikolwiek konflikt, to ja wolę to ominąć. Czyli po waszym ślubie, jak wyszliście z urzędu cywilnego, nie było żadnego wesela? Nie. Było tylko spotkanie naszej rodziny we własnym zakresie. Co to znaczy we własnym zakresie? Nie wiem. Poszli razem na obiad po prostu. Jak to znaczy poszli razem bez was? Tak. Tak. Natomiast... Ale jak? No ale właśnie i zobacz, i to właśnie o to chodzi. Że dlaczego ja w dniu, który jest naszym dniem, muszę być zobowiązany, żeby iść z nimi na obiad? Jeżeli to jest mój dzień, nie ich. Więc mój pomysł. No bo jesteś głównym bohaterem wieczoru dnia. Jakby, czyli jakby ja o tym... dla ciebie i chcieliby z tobą spędzić ten dzień, uczestniczyć. No ty właśnie. Zaprosiłeś do uczestnictwa w tym święcie. No, my daliśmy naszej rodzinie... Daliśmy im przestrzeń. Że daliśmy im wolność jakby do tego, jak chcą ten czas spędzić. W razie pojechaliśmy na tatuaże tego dnia od razu. Tak, pojechaliśmy na tatuaże, które zrobiliśmy sobie wspólnie i chcieliśmy to naprawdę zrobić totalnie... Tak jak my to widzieliśmy i totalnie, no, egoistycznie, no. I co to są za tatuaże? Data, imiona, wyznania? To są, powiedzmy, że to są wyznania, sentencje, które mamy od wewnętrznej strony ręki. Z polskiego na nasze, pamiętaj o mnie, pamiętam o tobie. Przypuszczam, że to nie był twój pierwszy tatuaż. Nie. A twój, Sylwia? Też nie. Pierwszy też nie. Też ale pierwszy większy, tak. Pierwszy większy. Tak. Czyli macie pamiątkę po tym dniu. Mamy. Poza obrączkami. Jak to poza obrączkami? Co się z nimi stało? No, poza pamiątką w postaci obrączek, chociaż ty swoją znalazłeś? Nie. A kop ma dwie, ja w ogóle, nie noszę obrączki. Tak. Dlaczego? Bo jemu na macie przeszkadzała i 10 razy zdejmował. Jakby ja po prostu zgubiłem kilka razy obrączkę, no bo jak trenuję sporty walki, nie możesz w obrączce tego sportu trenować i ja zawsze ją odkładałem. Można sobie przeciąć. A po treningu zazwyczaj wychodzę tak zmęczony, że gdzie ją dostawiłem, tam i wyszedłem. Ranek wstaje, niewinna zabawa staje się wartością. Dbamy z radością. Duzi czy mali, uczmy się od siebie. Dbamy z doświadczeniem. Nadchodzi niespodziewane, koło się zamyka. Wszystko jest powiązane. Jesteśmy jednością. Dbamy o to, co ważne. GUM. Proud to care. Słuchajcie, a gdybyście mieli, no powiedzmy sobie, spory budżet do wydania, czyli nie bylibyście w żaden sposób ograniczeni finansowo, czy myślicie, że jednak zrobilibyście wtedy duże wesele, czy nadal nie? No, moim zdaniem nie. Ja bym wolał wyjechać. Wy jesteście taką bardzo niestandardową parą, to mi się na maksa podoba, ale są pewne rzeczy, które dla kobiety są mega ważne i często to jest właśnie suknia ślubna. I nawet jak to wesele czy ślub jest mały, kameralny, to dziewczyny bardzo dbają o to, żeby wyjątkowo w tym dniu wyglądać. Ty miałaś krótką sukienkę. Tak, miałam krótką sukienkę, która miała być z akcentem ślubnym, aha, no bo poniekąd wyglądała jak typowa sukienka ślubna, tylko była króciutka. Czy ty byś zmieniła tą suknię, jakbyś mogła na inną, czy nie? Na tamten czas myślę, że się wpasowała w moją wizję, bo nie chciałam być ubrana urzędowo, tylko no, żeby gdzieś ten akcent jednak ślubny był, a nie tylko kolor biały. Natomiast dzisiaj, jakbym miała w ogóle realizować ceremonię ślubną, to na pewno byłaby to suknia. No i nie byłoby to w urzędzie. No. Czyli gdzie? Także, kościół myślę, czy plener? Plener? O czym myślisz? Plener, zdecydowanie. Gdybyście mieli wybrać takie swoje wymarzone miejsce na podróż poślubną, to gdzie by to było? Wtedy. Wtedy? Teraz? No, teraz, nie, to, teraz nie mamy nie tego ma w kontekście marzeń, bo jeżeli będziemy chcieli gdzieś zaplanować wylot, to po prostu to zrobimy. Natomiast wtedy... Czy my byliśmy już wtedy w Barcelonie? Nie, nie, w maju polecieliśmy. Tak, my jesteśmy w ogóle zakochani w tym miejscu i pewnie byłaby to Barcelona, myślę. Za co tak najbardziej kochasz Jakoba? Myślę, że taka najważniejsza rzecz to jest to, że jest dobrym człowiekiem. Po prostu. Czyli on tylko tak groźnie wygląda, a jest po prostu... No zależy, jaki ma mood. Jak jest głodny, to się z nim nie dogada człowiek. I ta jego dobroć gdzieś idzie na drugi plan. Tak. I jest trudny, ja nie powiem, że nie, bo on czasami popada ze skrajności w skrajność. Raz jest
po prostu mega dobrym i spokojnym i kochanym takim facetem, który zrobiłby dla mnie wszystko. Nie wstydź się. Nie, bardziej czekam na dalszą część. A z drugiej strony po prostu jest taką kanalią czasami, że mam ochotę go udusić, ale nie no, to jest, może dlatego właśnie mamy takie, jak ja to zawsze mówię, włoskie małżeństwo, że u nas nic nie jest czarno-białe, po prostu no, mamy taką zmienność czasami naszych zachowań, że przez to cały czas coś u nas się dzieje i cały czas są jakieś iskry i sztuczne ognie. Ale myślę, że najważniejsza cecha to przede wszystkim to, że jest dobry jako człowiek. Ja jeszcze chciałam porozmawiać o tym, co rozmiękcza serce Akopa. Po pierwsze jest to Sylwia. Po drugie jedzenie. Tak, ale na trzecim miejscu, nadal na podium, uplasowały się zwierzaki. Ale to ja przerwę na chwilę, ale to zasługa Sylwii jest. Ja nie byłem aż taki przed tym, jak poznałem Sylwię. Naprawdę? W sensie to Sylwia taka była. Jakby ja to od niej... podłapałem, powiedzmy, nie wiem, czy to dobre słowo, podłapałem, ale jakby to jest jej cecha. Ja tą cechę tak dokleiłem do swoich cech, więc to bardziej jej zasługa. I tak, nie, ja się do końca nie zgodzę. W sensie nie da się od kogoś pożyczyć cechy podpisanej miłość do zwierząt. Tak, po prostu ty to miałeś, tylko no, Akop jest taki, że jeżeli on się w coś angażuje, na czymś mu zależy, o czymś myśli, to albo robi to na całość, albo wcale. Mhm. Tak samo z zaręczynami i szybkim ślubem, jak i chociażby z pierwszą decyzją wzięcia psa. I któregoś dnia po prostu się spotkaliśmy, Jakob mówi: Sylwia, jedziemy do schroniska. Ja mówię: słucham? Jedziemy po pieska, mówi. Podjął decyzję w gorącej wodzie pąkany. Tak, podjął, jedziemy. Ja mówię: wiesz, Jakob, ale mówię, to jest poważna decyzja, jak już go weźmiemy, to już po prostu na amen. Choćby nie wiem co. No i tak było. Pojechaliśmy do schroniska, wybraliśmy pierwszego pieska, który podszedł w klatce do wsadzanego tam palca, którym machałeś. Potem po drugiego, potem kolejnego i trzeciego, tak. I na razie powiedziałam: wystarczy. Basta. No dobrze, moi drodzy, czego mogłabym wam życzyć tak na koniec? Cierpliwości. To są jeszcze jakieś niespełnione marzenia, cele w życiu. Coś, co jest dla was teraz ważne. Nie, w sensie jakby wszystko chyba, co mamy gdzieś tam w głowie, to sobie, tak mi się wydaje, że powolutku sobie tam zmierzamy w tym kierunku, więc... Zresztą... Wydreptujemy i nigdy nie postrzegamy marzeń w kontekście czegoś, co byśmy chcieli, tylko po prostu to robimy. Tylko zawsze mówię, że nie ma marzeń, są cele. No to życzę wam wielu sukcesów na polu osiągania wyznaczonych sobie celów, na polu ich realizacji, żebyście zawsze byli tacy szczęśliwi, tacy niestandardowi, tacy poza szablonem, a w tym tacy szczęśliwi, bo wydaje mi się, że tacy właśnie jesteście. No maksa, trzymam za was kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.